Witam Was, moi mili, w tutorialu, jak wgrać, jak rozpakować, jak przygotować fiksturę do instalacji, jak zainstalować fiksturę w programie Freestyler DMX oraz jak ją obsługiwać. Film jest dla osób, które zaczynają dopiero historię z programem oraz fiksturami. Zrobiłem go też na zapytania oraz prośby moich klientów, ponieważ sam osobiście klepię dużo fikstur dla klientów, więc chciałbym w tym króciutkim filmiku, mam nadzieję, że będzie prosty w odbiorze, pokazać, co zrobić z taką fiksturą, jak już dostaniecie, jak ją zainstalować, a później jak obsługiwać. Na pewno będzie potrzebne dobre adresowanie urządzeń DMX w pierwszej kolejności. Od tego musimy zacząć, czyli jeżeli mamy konwerter DMX, najczęściej kupowany chyba w Polsce, to jest AVT 512 z separacją galwaniczną, którego zresztą polecam. Tutaj już na pierwszym oknie widzicie, że wyskoczył mi komunikat. My go teraz zignorujemy, ponieważ nie mam tego konwertera podpiętego pod port USB, dlatego wyskoczył mi taki komunikat. Taki komunikat nie powinien wyskoczyć, jeżeli port jest, przepraszam, konwerter podłączony i wszystko dobrze skonfigurowane. Zatem skupmy się na razie nie na podłączeniu samego konwertera i konfiguracji, bo to już jakby mogę nagrać inny film, jeżeli chcecie. Jak ten konwerter bardzo szybko skonfigurować i nie wyrwać sobie przy tym włosów wszystkich z głowy. Teraz skupimy się na tym, jak dodać fiksturę do programu Freestyler DMX. Najlepiej, gdybyście mieli zawsze najnowszą wersję Freestylera, no i w moim przypadku jest to 3.6.49. Być może już jest nowsza, bo film będzie, jest dodany 3 stycznia 2019 roku. Na obecną chwilę, nawet nie sprawdzałem w tym roku jeszcze aktualnie, jest taka wersja. Najlepiej mieć jak najbardziej aktualną, żeby fikstury były kompatybilne z fiksturami, które otrzymujecie, czy bądź ze sklepu kupujecie, bądź ktoś Wam robi, bądź ja Wam wysyłam. Dobra, zatem otrzymujemy taką fiksturę. Tutaj na pulpicie już mam na przykład dwie fikstury. Wysłałem koledze akurat dzisiaj wieczorem. Jest to mini LED Gobo Spot 30 W fraktala i LED Moving Head 10x12, 7x10 W, że podpisane widzę. 7x10 W, tryb 14-kanałowy. Mamy taką fiksturę. Co z nią należy zrobić, jak już otrzymamy? Rozpakujemy ją na przykład z folderu zip. Nic prostszego. Klikamy dwa razy. Tutaj mi się już okno pojawiło, że już jest taka fikstura w bazie danych, czy chcę ją zamienić. Nie będę ją zamieniał, ponieważ mam już ją zrobiłem. Więc klikam nie. Wam to okno się nie otworzy, tylko zapyta się o instalację. Teraz otworzyło się kolejne okno i jest komunikat, że z sukcesem zainstalowano fiksturę do bazy danych programu Freestyler. Otworzy Wam się oczywiście okienko do edycji tej fikstury. Jeżeli nie jesteście zaawansowanymi użytkownikami, nie zmieniajcie tutaj nic, nie wpisujcie. Na to przyjdzie pora, jak już pobawicie się sporo programem Freestyler i będziecie mogli sami sobie edytować te fikstury. Zatem kolejnym krokiem jest przejście do programu Freestyler. Już my sobie go wcześniej otworzyliśmy. I najeżdżamy myszką na górne menu, gdzie pisze Setup. Otwieramy. Z menu kontekstowego wybieramy pierwszą pozycję, Add Remove Fixtures. Powinno nam się pojawić takie okno. Tutaj po lewej stronie mamy producentów, czyli bazę danych naszego programu. Możemy sobie przeglądać, dodawać to, co mamy tutaj w tej bazie danych. My tam mieliśmy bodajże chyba fraktala, pierwszą fiksturę, więc szukamy folderu fractal po polsku. Jest. Oczywiście skróty klawiszowe F, A, B, C, A, B, C, D, E, F, G działają, więc tutaj szybko sobie F odszukałem. Jest fraktal. No i mamy na przykład, chodzi nam o ten GoboSpot 30 W, jest 9-kanałowy na liście. Zaznaczamy go. I teraz, jak już zaznaczymy, dajemy strzałkę w prawo,
czyli add fixturę, dodaj fixturę i pojawi nam się bardzo ważne kolejne okno. Malutkie, ale bardzo ważne. W pierwszej linijce, w pierwszym wersecie jest start at row, czyli od którego tak zwanego rowka startujemy. Tutaj domyślnie zaznaczyło się jeden, ponieważ jak widzicie nie mamy żadnych jeszcze fixtur wgranych w programie Freestyler. Więc tutaj będzie jedynka. Program oczywiście automatycznie numeruje wszystkie urządzenia. Number of fixtures to add. To jest w zasadzie informacja, ile tych fixtur chcemy dodać. No, dla przykładu, jeżeli mamy tylko jedno urządzenie, to zostawiamy jedynkę. Jak mamy na przykład dwa urządzenia, to sobie wpisujemy dwójkę. Jak mamy cztery urządzenia, to sobie klikamy, ustawiamy cztery. I tyle fixtur, tyle ikonek doda się do naszego programu. DMX Universe, tutaj zostawiamy wartości domyślne zawsze, program sobie wybiera odpowiednie. DMX Start Address też nam sugeruje, że od pierwszego, ponieważ jest to pierwsze urządzenie, bądź urządzenia, które dodajemy, więc też jest kanał numer 1 na wartościach DMX. Add Fixtures to zone 1. Możemy sobie takie jakby zone, czyli strefy porobić, czyli na przykład grupa jednych głowic jest na jednej strefie, będą tutaj się pojawiać po lewej stronie w naszym programie, grupa na przykład parów bądź barów i tak dalej. Możemy sobie to wszystko jakby pogrupować, czyli i sterować od razu jedną grupą, całością. Enable addressing. Zostawiamy to oczywiście, ponieważ jest to automatyczne adresowanie. Auto create group. To jest to, o czym mówiłem. Add fixtures to zone 1. Kliknęliśmy sobie guzik dodaj i pojawiły nam się już cztery fixtury na przykładzie tych malutkich głowic LED-owych fraktala. Bardzo istotna sprawa, moi drodzy, bo dużo osób się pyta, no tak, mam na przykład cztery głowice, ale co mam na wszystkich ustawić adres numer 1 i wszystkie tak samo będą działać? W niektórych sytuacjach dla wygody tak można zrobić, ale program nam tutaj adresuje, podaje adresy już urządzeń, na które musimy wpisać w urządzenie i zasejwować. To jest bardzo istotne. Dla przykładu, głowica numer 1 ma adres numer 1, głowica numer 2 ma adres numer 10, głowica numer 3 ma 19 i głowica numer 4 ma adres 28. I te wartości kolejno w głowicach ustawiamy. Głowica ma oczywiście 9 kanałów, dlatego co 10 jest wartość podana. Jeżeli już dodaliśmy sobie te fixtury, klikamy Close i pojawiają nam się cztery piękne ikony. Te ikony różnie mogą wyglądać w zależności od tego, jak sobie klient życzy. Ja na przykład robię różne. Tutaj jest najprostsza grafika przedstawiająca naszą głowicę, która się chyba sprawdza najlepiej. Jak zacząć sterować teraz? Mamy dodane do programu teraz te fixtury i teraz powinniśmy zacząć sterować tymi urządzeniami. Zatem możemy sobie zaznaczyć jedną bądź dwie, trzy, cztery urządzenia na raz, aby nimi sterować, bądź na przykład wybrane urządzenia, drugą i trzecią. Żeby wywołać wszystkie okienka, które się pojawią do sterowania, najwygodniej jest kliknąć tą ikonę, czyli Show All Panels, pokaż wszystkie panele danego urządzenia i nam się pokażą automatycznie wszystkie panele, które zostały przy tworzeniu fikstury zrobione. Bądź możemy to samo zrobić, klikając na przykład na głowicę i z menu u góry okno, czyli Window All. W tym przypadku się zamknęło, ale jeszcze raz klikniemy, to się otworzy. Sterowanie pan tilt, czyli prawo, lewo, góra, dół, znajduje się w tym oknie. W tym oknie, dla przykładu, tam gdzie ten punkt umieścimy, tam głowica nasza będzie spoglądać. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak zamontujemy te głowice, czy stojące pionowo, czy wiszące w dół, czy na przykład horyzontalnie, wertykalnie, to już jakby sposób montażu pozostawiam Wam. Różnie to montujecie na rampach, stawiacie na case'ach i tak dalej, więc tutaj ta obsługa się będzie różnić i
ten punkt będzie odnosił się do urządzenia w zależności jak ono będzie stać. W tym oknie mamy jeszcze taką bardzo fajną funkcję, ciekawą. Na tą, mowa tutaj o figurach geometrycznych. Są one tutaj ukryte w tym malutkim menu rozwijanym. I tutaj na początku mamy Cycle, czyli koło, 8-8, Flower, czyli jakiś kwiat. Koło małe to akurat przed nagraniem filmu sobie dodałem. Na przykład to już spersonalizowane malutkie kółeczko. Rectangle, czyli kwadrat. Świrl, czyli taki jakiś, no świr. I twist. Te oczywiście wszystkie figury geometryczne możemy sobie zmieniać i ustawiać, natomiast włączanie tego okienka, które podglądu, które wyskakuje figury geometrycznej, znajduje się w tym miejscu. Włączanie pracy po figurze geometrycznej, czyli tutaj widzicie wszystkie punkty czerwone, niebieskie. Po tych punktach urządzenie będzie sobie ładnie chodziło, w tym przypadku będzie to koło. Możemy sobie tym przyciskiem włączyć bądź wyłączyć automatyczne przechodzenie po tych figurach geometrycznych. Tą figurę geometryczną oczywiście możemy sobie jeszcze jakby edytować na naprawdę wiele różnych sposobów. Możemy sobie na przykład zrobić z tego jakąś inną figurkę. Nie mogę trafić niestety przy mojej rozdzielczości ekranu tutaj. No coś nie mogę trafić, ale każdy ten kwadracik będzie można przesunąć i edytować. Nie w ten sposób, udało mi się chwycić. No czasami, jeżeli będziecie mieli specyficzne ekrany albo mysz, będzie to troszeczkę trudniejsze. Natomiast tutaj mam bardzo dużą rozdzielczość i te punkty, uwierzcie mi, one są na moim ekranie bardzo, bardzo malutkie. Więc na przykład taki sobie grzybek zrobimy, czy coś podobnego i głowica będzie oczywiście chodzić z punktu do punktu i symulować nam jakby wzór tej figury geometrycznej. Szybkość pracy, czyli tej symulacji figury geometrycznej, zmieniamy tutaj. Standardowo zawsze jest 1000, możemy sobie dać na 400 albo na 0, czyli ono się zatrzyma, bądź na 100. Różne te wartości. Także tutaj jak damy im większą, tym szybciej będzie głowica chodzić prawo, lewo, góra, dół. Oczywiście po figurze geometrycznej. No, w tym oknie na sam początek to by było tyle, co Wam mogę powiedzieć. Aczkolwiek jeszcze mogę wspomnieć o jednej bardzo fajnej funkcji, czyli możemy sobie zapisać tą figurę geometryczną, tak jak Wam mówiłem wcześniej. W tym celu na przykład my sobie ją troszeczkę nawet pomniejszymy. Tutaj mamy plus i minus. Pomniejszymy sobie, bo te figury geometryczne domyślnie one obejmują prawie że cały zakres obrotów głowic, więc one to nie wygląda to dobrze. Im mniejsze czasami można dobry, fajny efekt uzyskać. Dajemy sobie na przykład w jakimś tam pole, oczywiście obserwując cały czas głowicę, jak ona się zachowuje, ponieważ może to być na przykład tutaj, może być tutaj, może być tutaj. Ustawiamy to oczywiście przy podpiętych urządzeniach. I żeby ten wzorek sobie zapisać, klikamy przycisk Save. Wpisujemy sobie na przykład grzybek. Sejwujemy i ten grzybek mamy, widzicie, tutaj. I tych figur można naprawdę bardzo dużo stworzyć, więc tutaj już nawet bez zrobienia show możemy głowicom dać, co robić. Dobra. Kolejnym oknem będzie okno, które bym chciał Wam opisać. Okno lampy, czyli na samym dole intensywność świecenia, czyli dimer. Oraz stroboskop. Te parametry sobie ustawiamy według naszych potrzeb oczywiście. Zawsze, żeby urządzenie nam zaświeciło, dimer musi być w tym momencie na 100%. Tutaj mamy jeszcze skróty od stroboskopu, czyli wyłączony, niskie mruganie, powolne, średnie i bardzo szybkie mruganie. Bądź przysłonę otwieramy,
bądź zamykamy. Najczęściej jest ta przesłana od dimera. W przypadku akurat tej głowicy opisywanej, ponieważ mam też jeszcze jakby inne urządzenia, więc na razie na najprostszej głowicy i fiksturze pracujemy na sam początek, jest pole kolorów. No i oczywiście tutaj sobie jaki kolor klikamy, taki na głowicy powinien nam się zmieniać. Tutaj zwróćcie uwagę, że u góry też pasek jakby się przesuwa, prawda? Czyli na przykład biały to będzie minimalna wartość, czyli pierwszy jakby kolor z kolei, kolejny będzie czerwony, czy tam bordowy, czy tam magenta, różnie to się nazywa, chociaż magenta to jest tutaj w zasadzie. I tu możemy sobie też kolory zmieniać nieco dokładniej, albo od razu wycelować w dany kolor, który nam się ustawi, który jest zaprogramowany. Gobosy. Tutaj bardzo fajny przykład, słuchajcie, bo nie ma wzorków gobosów ani ikonek, tylko są numery i cyferki. Słuchajcie, bardzo często dostaję takie instrukcje obsługi, które nie posiadają po prostu jakby zdjęć gobosów, które dane urządzenie wyświetla, więc ja je numeruję. Nie zawsze po prostu znam urządzenie, czasami daję po prostu gobosom numery i to się wyświetla w taki sposób, a nie inny. Jeżeli ktoś chce, żeby mu zrobić taką ikonę, która wygląda zupełnie jak gobos w jego urządzeniu, to musi mi po prostu przesłać zdjęcia, które przedstawiają dany gobos. I wtedy bez problemu ja zamieniam, podmieniam i wysyłamy zaktualizowaną fiksturę. Kolejnym panelem sterowania, który Wam się może otworzyć, jest taki slider malutki. On zazwyczaj jest bardzo mały i on służy do takich już dodatkowych ustawień. W zasadzie on jest rzadko używany, ale czasami się przydaje, jeżeli na przykład obsługujemy coś wszystko jedną ręką i nie chcemy rozwijać. Tutaj zwróćcie uwagę, po prawej stronie jest rozpisanie wszystkich kanałów. Nie chcemy tego rozwijać, żeby się bawić pan tilt, prawda? Bo tym też moglibyśmy ustawiać, tak samo jak w tym oknie, ruchy głowicą, kolory i gobosy. Tutaj mamy tu po prostu skróty porobione. Tak samo w niektórych funkcjach Freestylera niektóre efekty się nie mieszczą, bądź Freestyler nie przewidział takich efektów, dlatego są w takim spersonalizowanym jakby sliderze zawarte funkcje, których na przykład nie możemy dać do okna kolor, gobo bądź makro. W tym przypadku mamy tutaj szybkość pan tilt, czyli szybkość ruchu głowicy i dodatkowe efekty FX w głowicy. To w zasadzie już tyle, co powinniście wiedzieć o sterowaniu tymi fiksturami i wgrywaniu. Niektórzy się jeszcze pytają, skąd takie ciemne tło albo ciemny temat Freestylera. No nic prostszego, moi drodzy. No ja białego koloru nie lubię, bo mi wypala oczy, zwłaszcza podczas pracy, jak jest ciemno u mnie na konsolecie, więc najprostszym sposobem, żeby zmienić tło, jest kliknięcie background i wybieramy sobie jakikolwiek obraz, który chcemy z naszych folderów, bądź jeżeli chcemy zupełnie ciemne tło, tak jak tutaj mamy ciemne obwódki wszystkich okien, klikamy na setup i zaznaczamy dark theme, czyli ciemny motyw. Oczywiście restart jest tutaj potrzebny, aby wszystko się załadowało. To wszystko w zasadzie, moi mili, moi drodzy, na podstawie takiej malutkiej fiksturki, jak obsługiwać, wgrywać to do programu Freestyler DMX. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, piszcie na mój adres mailowy. Jeżeli macie jakieś zapytania o robienie fikstur, to też mogę Wam odpisać. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.